3 grudnia debiutował i zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata tutaj, w Engelbergu. Andrzej. Ależ piękny skok Andrzeja Stękały, a więc ta forma z lotów, ta forma z mamuta, powiem żartobliwie. Niezgodnie może z protokołem sędziowskim. 125 metrów, najdłuższy skok, to nie był przypadek. 10. zawodnik Mistrzostw Świata w lotach, który fenomenalnie przysłużył się drużynie, pomagając zdobyć nam brązowy medal. Teraz skacze najdalej, mamy lidera. I już wiemy, że Andrzej Stękała rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu. Nie w tym momencie. To było tydzień temu i jeszcze parę dni wstecz w Planicy, ale on ten piękny rozdział kontynuuje. Znakomita jest też to jego świadomość. Michał Doleżal z chorągiewką w górze. Klemens był w Planicy, ale do czwórki się nie zakwalifikował. Bardzo chce pokazać, że jest w świetnej formie. Klemens Murańka ląduje jednak przed zieloną linią. Ta zielona linia była gdzieś tam na 128 metrze, nawet 128,5. Z tymczasem 115,5 metra. Wiatr oczywiście był z tyłu, bo przy wszystkich skokach dzisiaj mocno wieje, ale poniżej 2 metrów na sekundę. 115,5 metra Klemensa Murańki. Na co to w tej chwili pozwoli? Daiki Ito, który jest siódmy, miał 128,4, a on 111,3 punktu, 13 jest w tej chwili Klemens Murańka. Tilen Bartol cieszy się nadmiernie ostrożnie. Zresztą Filip Szakala już nie zaraża. Te testy są po prostu bardzo czułe, coś o tym wiem. Aleksander Zniszczoł, kolejny z reprezentantów Polski. 133 metry dzisiaj w serii próbnej. Był szósty w Niżnym Tagile i to było jego największe osiągnięcie. Teraz skok powyżej punktu konstrukcyjnego naszego reprezentanta, więc odległość całkiem niezła, 127,5 metra. To jest druga odległość, o ile się nie mylę, na razie pierwszej serii konkursowej. Będzie miał dodanych 15,7 punktów. Dobre warunki, to są dobre, ponad metr na sekundę z tyłu skoczni, ale relatywnie to są dobre warunki, w jakich skakał Aleksander Zniszczoł. Noty ocenił po 18, Grzegorz Sobczyk, Michał Doleżał zadowoleni. 5. miejsce dla Aleksandra Zniszczoła w tej chwili za Hajbekiem przed Alto. No i będą punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stoch 9 razy stawał tutaj na podium, 2 razy wygrywał przed rokiem między innymi, a teraz musi poszybować 127 metrów. Spokojny lot, daleki, piękne lądowanie. Kamil Stoch przypomniał o tym, że połowa miejsc na podium, które Polacy tutaj na Titlis zdobywali, to jego dzieło. 134 metry. Biorąc pod uwagę to, co oglądaliśmy dotąd, to prawdziwy knockout dla przeciwników. Oczywiście jeszcze wielu skoczków odda skoki, ale 150 punktów, proszę Państwa, razy 2-300, z takimi wynikami wygrywa się konkursy na obiektach dużych z dużą przewagą. Kamil Stoch z minimalną stratą do ich zwycięzcy. Yuki Yasato był wczoraj najlepszy, ale niewielką przewagą nad Piotrkiem, który był siódmy na Mistrzostwach Świata w Planicy, który tutaj zajmował drugie miejsca w Engelbergu. 135 musiałby poszybować. Stabilna sylwetka, dobry skok, chyba nie na tyle długi, aby tutaj gdzieś wedrzeć się między Kamila Stocha a Andrzeja Niszka. 128,5 metra. Noty po 18 punktów u wszystkich sędziów. I jak z wiatrem, prawie ponad 1,80 m, o 1,84 m, tyle metrów na sekundę. Wiało z tyłu przy skoku Piotra, ponad 23 punkty dodane. Jest w tej chwili na 4. miejscu za Piusem Paszkę. A więc mamy 1. Kamila Stocha, 4. Piotra Żyłę i 6. naszych ostatni będą pierwszymi. Dawid Kubacki. Ból pleców spowodował, że mieliśmy 80% jego możliwości na Mistrzostwach Świata w lotach, ale być może już wszystko przeszło. Dawid w powietrzu. Wysoko nad zeskokiem. Ląduje za granicą, ale jak to często bywa w przypadku Dawida
wysoka trajektoria, a potem gdzieś ten skok się skraca w ostatniej fazie. 126 metrów zwycięzcy turnieju czterech skoczni. I popatrzmy, przed rokiem był tutaj Dawid dziesiąty. Dawid jest akurat jednym z tych naszych wspaniałych zawodników, którzy w Endelbergu na podium nie stawali. Nasz mistrz świata ze skoczni normalnej teraz 126 metrów skoczył. Noty osiemnastki się pojawiły, ale też i 17, 17,5, jest ósmy, a więc naturalnie będzie występował w serii finałowej. Pierwszy z Polaków, Aleksander, zniszczał 16 pozycja po pierwszej serii. Szóste miejsce w Niżnym Tagile to wyrównanie najlepszej pozycji w startach w Pucharze Świata Aleksandra. No i popatrzmy, 133 metry, aby pokonać Hubera. 134, a więc jakby troszkę te warunki się poprawiały, on pewnie robił co mógł, ale to o wiele za mało, aby być na czele klasyfikacji. Aleksander zniszczył, mamy tu 6 zawodników, mamy kolejnych 5 w Pucharze Kontynentalnym, mamy 11 zawodników punktujących, ale wszystkie te niezłe statystyki nie zmieniają faktu, że to 118 metrów, co stanowczo za mało, aby zająć wyższą pozycję. Jest w tej chwili Aleksander zniszczył 10, a więc zanotuje w stosunku do pierwszej serii, po której był 16. A za moment czołowa dziesiątka i zaczynamy. Dawid Kubacki. Dawidzie, ruszaj bracie i leci jak najdalej. 131,5 do pobicia, może 132. Dawid wysoko nad zeskokiem. I ładnie, i daleko. Wydaje mi się, że ta odległość wyznaczona przez zieloną linię została przez niego osiągnięta. A jeśli tak, to być może Polak obejmie prowadzenie. 132,5. Noty 18 punktów. Wszyscy sędziowie są co do tego zgodni. Rekompensata ponad 22 punkty. W pierwszej serii miał trudniejsze warunki Dawid Kubacki. Wtedy skoczył 126 metrów. Teraz o 6,5 metra dalej. Zadowoleni polscy trenerzy z Michałem Doleżalem na czele. I czy to będzie więcej niż 282,5 punktu? Tak, mamy lidera o 1/10 punktu. Dawid Kubacki wyprzedza Mariusza. W chwili Andrzej Stękała, dla nas na pewno rewelacja tego sezonu. Andrzeju, Andrzeju, ryty, ryty, jeju, zaśpiewałabym być może Joanna Kołaczkowska. A Andrzej Stękała rusza, ósmy po pierwszej serii. 132, może 133 metry potrzebne, aby objąć prowadzenie. To był dobry skok w granicach tego, co trzeba było. Niezależnie od tego, czy wystarczyło, czy nie, Polak będzie liderem po tym skoku, bo albo Andrzej Stękała, 131,5, albo Dawid Kubacki. Może było o pół metra, może o metr zbyt blisko. Noty 18,5 punktu, nawet wyższe od tych, które osiągnął Dawid Kubacki. To chyba kwestia tego lądowania, na co może nieco bardziej eleganckiego w przypadku Andrzeja Stękały. Rekompensata ponad 21 punktów. Andrzej Stękała na pewno będzie w pierwszej dziesiątce na koniec tego konkursu i potwierdza to, że on wdarł się do czołówki światowej. No i napełnia się ta klepsydra, ten licznik napełnił się do końca i jeszcze 1,8 punktu. To jakby metr wygrał ostatecznie z Dawidem Kubackim. 44, jakże polska liczba, Sebastianie. Rusza Piotrek Żyła, oczywiście. Jak u poetów romantycznych, jak u Mickiewicza. I teraz Piotrek wysoko nad zeskokiem, daleko, pięknie, mamy nowego lidera. Więc znów dwaj Polacy na czele. Ładnie, Piotrze, był naszym liderem w Planicy w czasie Mistrzostw Świata w lotach. Teraz potrzebował 131 metrów, osiągnął 131 metrów, 18,5 punktu, czyli ta nota, która przy osiągnięciu odległości gwarantowanej gwarantuje objęcie prowadzenia. Jaka to będzie różnica? Andrzej Stękała, 1/10 punktu przed Borem Pawlowczyczem, 286,8, a zatem Piotrek Grzyba o 2,4. O tym marzymy, aby teraz Kamil poszybował pięknie, jak wczoraj na treningu, 146 metrów. Kamilu, leć! Jak to wygląda? Jest daleko, jest pięknie, jest w pięknym stylu i chyba mamy lidera, więc będzie Polak na podium. Dotąd na trzecim miejscu Piotrek Żyła. Kamil Stok potrzebował 132,5 metra, skoczył 134, a więc znakomicie, Kamilu, znakomicie to wytrzymałeś.
Czy to nie jest dokładnie tyle samo, co w pierwszej kolejce? Tam też chyba było 134. Inne warunki, teraz więcej dodanych punktów. 26,5, noty, 19. No jakieś są też 18,5, ale nie zmienia to faktu, że z łączną notą 3...